Znajdujemy się na terenie specjalistycznego szpitala wojewódzkiego w Ciechanowie, gdzie za moment będziemy rozmawiać z dyrekcją placówki na temat ilości osób chorych na koronawirusa, a także pomówimy o liczbie ozdrowieńców czy ogólnej kondycji szpitala. Zapraszamy na rozmowę. Panie dyrektorze, proszę nam powiedzieć, ile obecnie na terenie szpitala w Ciechanowie znajduje się osób chorych na koronawirusa, a ile tych z podejrzeniem? No, w oddziałach, które są dedykowane do leczenia tylko i wyłącznie pacjentów z COVID-19, znajduje się dzisiaj blisko 80 pacjentów. W tych oddziałach, przypomnę tylko, że decyzją wojewody mazowieckiego mieliśmy utworzyć 68 łóżek dedykowanych dla leczenia pacjentów z COVID-19. No, sytuacja jest taka, że w tej przestrzeni musieliśmy znaleźć miejsce dla blisko 80 pacjentów, w tym przygotowaliśmy również 8 stanowisk do stosowania, do prowadzenia intensywnej terapii przy użyciu respiratora. Dzisiaj takich stanowisk mamy zajętych 4. A ile jest jeszcze takich wolnych stanowisk? Ile pacjentów z koronawirusem jesteście w stanie jako szpital przyjąć? Tak jak powiedzieliśmy, wykonujemy decyzję wojewody. W tych decyzjach nakazano nam utworzenie 68 łóżek. Sytuacja jest taka, że mamy ich 80 w tej chwili w tej przestrzeni, czyli w oddziale obserwacyjno-zakaźnym i w oddziale wewnętrznym z pododdziałem pulmonologicznym przebywa 80 pacjentów z COVID-19. Ile możemy przyjąć? No, również jeszcze kilkunastu pacjentów przebywa w oddziałach kardiologicznym, w oddziale chirurgii ogólnej, na stacji dializ. Tam przebywają również pacjenci z potwierdzoną chorobą COVID-19, natomiast traktujemy tych pacjentów jako pacjentów, w którym stwierdzamy chorobę COVID-19 jako chorobę współistniejącą. Natomiast co z tymi pacjentami z podejrzeniem koronawirusa? Czy takowi znajdują się na terenie placówki? Dokładnie jesteśmy szpitalem w strategii rządowej na poziomie drugim i mamy tylko i wyłącznie zajmować się leczeniem pacjentów z potwierdzonym COVID-19. Stwierdzanie powinno i diagnostyka powinna przebiegać, być prowadzona w szpitalach pierwszego stopnia, czyli w okolicznych szpitalach powiatowych. Nie brakuje Wam kadry medycznej? No, kadra medyczna i przed samą pandemią stanowiła największy, czy też brak kadry medycznej stanowił największy problem jeszcze przed pandemią w całym systemie ochrony zdrowia, a w tej chwili ten brak kadry medycznej się tylko nasilił. Ten brak jest powodowany tym, że dwoma czynnikami. Pierwszym, czyli przebywaniem części kadry medycznej w kwarantannie lub w izolacjach domowych w przypadku zarażenia COVID-19 lub samym faktem, że poprzez utworzenie dwóch oddziałów covidowskich musieliśmy zwiększyć tam obsadę lekarską i pielęgniarską, w związku z tym musieliśmy przesunąć kadrę lekarską i pielęgniarską z innych oddziałów szpitala. Czy obecnie jakieś inne oddziały z powodu pandemii są zamknięte? Jak to wygląda? Znaczy, jedynym oddziałem, który jest w tej chwili zamknięty, to jest oddział rehabilitacji. I w tym oddziale zamierzamy utworzyć za kilka dni izolatorium. A reszta oddziałów działa w trybie ostro dyżurowym. Musieliśmy wstrzymać przyjęcia i zabiegi planowe. No ale utrzymujemy ten podstawowy zakres naszej działalności w całym zakresie, oprócz oddziału rehabilitacji. Oprócz kadry medycznej, czego jeszcze Wam w dobie tej pandemii najbardziej brakuje? No, przede wszystkim kadry medycznej. Jeśli chodzi o sprzęt, środki ochrony indywidualnej, szpital jest świetnie wyposażony. Korzystamy tutaj z ogromnego wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, z programów unijnych, które wspierają nas od wiosny korzystamy ze wsparcia unijnego organizowanego przez samorząd województwa, no i korzystamy również ze wsparcia rządu polskiego poprzez dostawy z Agencji Rezerw Materiałowych. Myśli Pan, kiedy możemy mówić o końcu pandemii?
nie dysponuję żadnymi danymi obiektywnymi, aby wypowiadać się na ten temat. Żyjemy w tej chwili z dnia na dzień, próbując zorganizować tak szpital, aby odpowiadać na dość dynamiczną sytuację epidemiczną naszego regionu, szczególnie, że jesteśmy podstawową placówką medyczną na terenie północnego Mazowsza, o którą opiera się bezpieczeństwo zdrowotne całej społeczności północnego Mazowsza.